Cześć. Dzisiaj film, który miałem nadzieję, że nie powstanie nigdy. Będzie to film dotyczący minusów przyczepy, jakie znalazłem w niej, no, przyglądając się jej, kiedy to już te pierwsze emocje opadły i zacząłem się tak dogłębniej przyglądać tej przyczepie. Znalazłem dość sporo niedoróbek. No i pokażę Wam te niedoróbki. Będzie trzeba je zgłosić. Może część z nich da się usunąć. Na pewno będę informował na bieżąco, jak ta sprawa wygląda. No i przejdę do pokazania Wam. No i słuchajcie, pierwsza z rzeczy, jaką chciałem zauważyć, jest to próg wejściowy, w którym gromadzi się woda. Już pokażę. Słuchajcie, zobaczcie, tak to wygląda. Przyczepa jest nachylona. Nie wiem, czy widać. Ku tyłowi, więc powinna woda sobie swobodnie wręcz spływać. Jest no znacznie przechylona do tyłu. A zobaczcie, tutaj na progu od drzwi woda normalnie, nie wiem czy to widać, zbiera się. W momencie, kiedy zostawimy to tak na zimę, podejrzewam, że będzie mogło to nam podważyć i uszkodzić drzwi chociażby, tak? Tutaj poznajcie kolejnego domownika. No chodź, mordeczko. Nie, boi się jeszcze się nie oswoi z przyczepą. Także na pewno go niedługo poznacie. Kolejna rzecz to te nieszczęsne paski. Wiecie, tam w jednym z filmów już mi się urwał. Myślę, że jest to jakaś wada fabryczna. Może to bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo, na pewno należy coś z tym zrobić. Myślę, że powinna być nawet jakaś akcja serwisowa, bo po prostu może dojść do tragedii. No i będąc tu przy bakiście, na jednym z filmów u innych użytkowników widziałem, że podcieka im tu woda. U mnie jest tu jakiś zasylikonowany, na razie nie widzę, żeby tu woda podciekała. No ale na pewno będę to obserwował. Liczę na to, że jeżeli wiedzą o tym, że tam woda podcieka, to po prostu, jak w przypadku samochodów, wezmą ludzi na akcję serwisową i to naprawią. Kolejną rzeczą jest, spójrzcie. Dostałem drzwi podpisane mazakiem, nikt tego nie usunął. No nie powinno się chyba tak wydawać klientowi pojazdu z czymś autografem, mazakiem pomazanym. Przejdźmy do stolika. Pokazywałem już na jednym z filmów zaczepy, blokady odblokowywujące. Niestety ten z prawej strony już się zepsuł. Trzeba go gdzieś tam coś wcisnąć, od dołu poprawić. No już się to zdążyło zepsuć. Jeszcze nie wyjechałem nawet nigdzie, a już poszliśmy w szkodę. No i słuchajcie, wejdziemy teraz sobie do łazienki, bo tutaj jest kolejna rzecz. Myślę, że może być dość problematyczna. O, teraz myślę, będzie to nawet dobrze widać. To jest okno zamknięte, jak widzicie. Brakuje troszeczkę, żeby to dolegało. O, chociażby do uszczelki. Po prostu jest tu cały czas szpara wielkości, no nie wiem, centymetra. Widać praktycznie, co jest na dworze. Nie da się już tego bardziej zamknąć. Jest to, myślę, również niebezpieczne podczas jazdy, bo po prostu może wiatr poderwać to i jak widzicie, okno całe chodzi. No może je wyrwać wiatr podczas jazdy, tak? No i tutaj w łazience, co jeszcze zauważyłem, no to zamocowanie toalety, spójrzcie. Ładnie. No i tu już nam się zaczyna robić szpara i coraz większa szpara. Tak, to się trochę rusza, tak jakby, no, nie przylega, po to chyba jest uszczelka, żeby to było szczelne. No i jak widać, nie w tym przypadku. Również podobnie wygląda to tutaj. Tu jest troszeczkę mniejsza szpara, ale też górą przylega, dołem już nie. Także należy to na pewno zgłosić. Spójrzcie, to jest to okno od łazienki od zewnątrz. Nie wiem,
wiem, czy to tak widać dobrze. W filmie na pewno nie za dobrze to widać, natomiast ten luz jest tu duży. Zachowuje się mniej więcej jak okno na uchyle. No i wracając do wewnątrz, spójrzcie, to jest dolne łóżko. Materac. Jakby, powiedzmy, wszędzie równo dolega. Wszystko tu się wydaje być w porządku. Przechodzimy teraz na górne łóżko. No i jedziemy po kolei. Wszędzie do ścian, powiedzmy, że dolega. Tak jest. Aż dochodzimy do tego momentu, w którym to materac jest za krótki. I to jest za krótki. Już pokazuje o prawie 5 cm, 4,5. No, to ja nie wiem, czy ktoś to robi na oko, czy według szablonu. W każdym razie materac jest za krótki i wydaje się jednocześnie być troszkę za szeroki, bo aż pręży. Także tutaj widać kolejną niedoróbkę. Teraz może przejdźmy do rzeczy, które jakby no są mniej złe, ale denerwują. Nie wiem, czy to będzie widać. Spójrzcie, jak to jest krzywo. Tutaj na odcinku tego pół metra jest prawie centymetr różnicy względem. Tu jest wężej po prostu. I tutaj jest szerzej. Jest to po prostu krzywo założone, tak? No kurczę. Naprawdę? Tak ciężko to było prosto założyć? No ale takich niedoróbek mamy więcej. Spójrzmy, jak wygląda górna prowadnica. Tak, idziemy, 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 idziemy. O, i tutaj fale jakieś Dunaju. I tak już sobie do końca te fale Dunaju idą. No i tak to wygląda z tej strony. Z drugiej strony z kolei mamy listwę wykańczeniową. No i ta listwa też idzie. Jest tutaj, jak widać, da się ją równo założyć. No i idziemy, 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 idziemy. No i tutaj jakieś tam uskoki, tu już górą nie dolega i tu znowu wracamy, że wygląda to ładnie. No jakość wykonania, powiem szczerze, jak się tak człowiek zaczyna przyglądać, no jest chałupnicza. No. Spójrzcie Państwo. Tutaj mamy praktycznie dociętą deseczkę do samego końca, powiedzmy. No i przechodzimy na drugą stronę. Tutaj już jest prawie o centymetr. Tak na kamerze to może to słabo widać, ale no tu już jest docięta o centymetr krócej. Nie zostało to jednakowo docięte tak, żeby było to z jednej i z drugiej strony symetryczne. I tak po kolei. Prawie na każdym elemencie coś byśmy mogli znaleźć. Widzicie Państwo, tu bierzemy, na przykład jedziemy drzwi, ciach, ciach, ciach. No i do dołu już są skrzywione. Dołem już odstają całkiem znacząco. To są akurat detale, które powiedzmy nie przeszkadzają jakoś tam w użytkowaniu, ale sama estetyka, tak? Wystarczyłoby się troszeczkę przełożyć, myślę, i wyglądałoby to znacznie lepiej. I słuchajcie, moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz, która no nie jest minusem, jest po prostu wynika z rozmiarów tej przyczepy. To tu akurat nie mogę powiedzieć, bo wchodziłem do niej przed zakupem i zdawałem sobie sprawę, jak to wygląda, ale chcę, żebyście wiedzieli, ja mam 1,91 m wzrostu, no i w tej przyczepie muszę być wiecznie, powiedzmy, zgarbiony, no trzeba się z tym liczyć. Jedyne miejsce, gdzie mogę się wyprostować, jest to otwór okienny, o, i to jestem w stanie się rozprostować plecy. Natomiast co chciałem jeszcze pokazać, to również wynika jakby z warunków tego, jak ta przyczepa jest zbudowana, ale spójrzcie, na jakiej wysokości jest otwór drzwiowy przy takiej osobie jak ja. No to jest poniżej barku. Nie muszę Wam już mówić, ile razy uderzyłem się w głowę. Niekoniecznie wyszło mi to na plus pewnie. Także no, trzeba o tym pamiętać, bo to boli, kurczę. No. Twarde są te krawędzie i to boli. A sam otwór drzwiowy ma, zaraz Wam pokażę ile. Słuchajcie, no sam otwór drzwiowy ma 148 minus te felce, no to tam ze 146 cm.
czyli przypomina to tak naprawdę bardziej wyłaz między komorami na łodzi podwodnej, a nie wejście do przyczepy. No tak jak mówię, trzeba tu się z tym godzić. Ja już byłem z tym pogodzony od zakupu, a kilka uderzeń w głowę sprawi, że się na pewno o tym nauczycie pamiętać. Tak więc widzicie, moi drodzy, no kilka tych minusów jest. Niektórzy mogą powiedzieć, że się czepiam. No czy się czepiam? Nie wiem. Niektóre rzeczy bardziej przeszkadzają, niektóre mniej, tak jak to okno chociażby. No przeszkadza bardziej, będę chciał na pewno, żeby zostało ten błąd usunięty. Inne rzeczy, no powiedzmy, są do zatolerowania, no wpływa to tylko na jakość marki. Czy się czepiam? Nie wiem. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że jest to najtańsza przyczepa na rynku. No ale czy mimo, ponieważ jakby mimo tego, że jest to najtańsza przyczepa, to mamy być traktowani jako kupujący, że bierz co chcesz, co masz, a jak nie, to nie? No chyba nie tak to dzisiaj powinno wyglądać. Myślę, że powinien niewiadów się jednak troszeczkę przyłożyć do jakości tutaj, żeby chociaż trochę, no tutaj nikt nie wymaga od takiej najtańszej przyczepy, żeby to było zrobione, no nie wiem, złote klamki. No ale jeżeli przycina się dwie deski, to można je przyciąć równo, a nie, że jedna krócej, a druga dłużej. No to jest po prostu, no robi się to według szablonu, podejrzewam, i nie powinno to tak wyglądać jak chałupnicza robota. Więc słuchajcie, w tym filmie to już wszystko. Jeżeli będę miał jakieś nowe spostrzeżenia, to na pewno nagram drugi film. Nagram również film z tego, ile z tych usterek udało się usunąć. No i na dziś to będzie na tyle. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Zasubskrybuj, pomoże to w rozwoju kanału. Także do zobaczenia. Cześć.